Witam serdecznie. Panie Rafale, widzę, że dalej się nie rozumiemy odnośnie wyrażenia to jest. Pan mówi, że zarzuca katolikom, czy pyta się, dlaczego katolicy nie wierzą, że brama jest Bogiem, że droga jest Bogiem, czy krzew winny jest Bogiem, skoro Jezus mówi, ja jestem bramą, ja jestem drogą, ja jestem krzewem winnym. Otóż, panie Rafale, odpowiedź jest bardzo prosta. Jezus mówiąc, ja jestem bramą, on siebie określa jako bramę. Nie pokazuje na rzymski łuk triumfalny i nie mówi, że ten łuk triumfalny to ja. Nie mówi, nie pokazuje na drzwi od stodoły albo na drzwi od pałacu Piłata i nie mówi, że te drzwi to ja. On mówi, że on sam jest drzwiami. On sam jest krzewem winnym. Nie pokazuje na zwykły krzak z winogrona, tylko on mówi, że ja jestem krzewem winnym i faktycznie Chrystus jest krzewem winnym. My wszczepieni w Niego, jak latorośle, żywimy się Jego życiem. Żyjemy tym życiem Chrystusowym. Jeżeli mówi, ja jestem bramą, faktycznie On jest bramą, bo tylko przez Chrystusa możemy przejść do nieba, prawda? Jeśli On mówi, ja jestem drogą, to znaczy, że On jest drogą. On jest tym, który wytycza kierunek drogi. On jest tym, który nas przez swojego ducha po tej drodze, czyli po Jego wytycznych, prowadzi. Jezus nie pokazywał na Aleje Jerozolimskie w Warszawie fizyczne, po których jeżdżam autobusy, mówi, ta droga to ja. Jakobyśmy mieli konsekrować drogę, bramę czy drzwi. Więc widzi Pan tutaj różnicę. Co innego jest powiedzieć, ja jestem bramą, a co innego jest powiedzieć, pokazując fizycznie na bramę, budynek z kamienia bądź z cegły i ta brama to ja. A dokładnie to zrobił z chlebem. Wziął chleb i powiedział, że ten chleb jest jego ciałem. Pan dalej zaprzecza, jakoby apostołowie faktycznie jedli prawdziwe ciało i prawdziwą krew, pili w wieczerniku. Więc proszę Pana, zróbmy sobie bardzo krótkie zestawienie. Jezus w wieczerniku podawał uczniom chleb, łamiąc go, mówiąc, to jest ciało moje. Następnie z winem, to jest krew moja. Święty Marek pisze otwarcie. Oni pili. I co pili? No według logiki nawet, logika plus wiara, pili krew. Dlaczego wiara? No bo, i logika? No bo Jezus mówi, to jest ten chleb, to jest ciało moje, więc tu trzeba wiary, że ten chleb staje się ciałem, więc w konsekwencji spożywali ciało Chrystusa. I proszę teraz sobie zestawić ten fragment, to co się stało w wieczerniku, z 6 rozdziałem Ewangelii Świętego Jana, kiedy Pan Jezus mówi, szczególnie w 6:55, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Więc jeśli się zestawi ten opis wieczernika z mową eucharystyczną, gdzie Chrystus stwierdza, ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a w wieczerniku dał im chleb, mówiąc, że to jest ciało, więc apostołowie w wieczerniku spożywali ten ciało Chrystusa jako prawdziwy pokarm i pili krew Chrystusa jako prawdziwy napój. Widzi tutaj Pan związek? Jest bardzo wyraźny. Powinien Panu pomóc w zrozumieniu, że apostołowie jednak nie pili zwykłego wina i nie spożywali zwykłej krwi. Napisałem Panu w komentarzu, teraz to powtórzę. Jezus wiedział, co mówi, nie był półgłówkiem. Więc skoro Jezus mówi, to jest ciało moje, to znaczy, że to jest ciało moje. Pan próbuje tutaj uduchawiać przenośnie i tak dalej. Więc pomogę Panu kubłem zimnej wody. Bardzo życiowy przykład. Jeśli przyjdzie do Pana żona i powie, kochanie, to jest rachunek za gaz. To jest rachunek za gaz.
to przenosząc tą swoją logikę na to stwierdzenie, to jest rachunek za gaz, będzie pan próbował powiedzieć żonie, ależ kochana, nie przejmuj się, to ten rachunek za gaz to jest taki, to jest duchowe przesłanie od Pana, że jak gaz unosi się do góry, mamy wznosić swoje życie do coraz głębszego i wyższego duchowego życia, kochanie, to nie jest kochane Rafale, to jest 267 zł i 43 grosze za gaz. Podwyżka, więcej niż kwartał temu. Ależ kochanie, ta podwyżka to tak widzi, to jest przesłanie, znaczenie, że mamy podnieść nasze życie duchowe. Kochanie, to jest rachunek za wodę. Ależ widzisz, kochanie, to przesłanie boskie jest takie symboliczne znaczenie, które zaprasza nas do tego, abyśmy coraz bardziej stawali się źródłem wody życia. A nie, że trzeba tu płacić jakiś rachunek, kochana. No to zdrowia życzę. Proszę tego nie robić, bo żona by miała poważny problem i poważne zmartwienie, czy z Panem jest coś okej. Tak samo, jeżeli Pan prowadzi działalność gospodarczą i pójdzie Pan do Urzędu Skarbowego i Panie w okienku powie, proszę Pana, tu jest należność za ZUS 1000 zł, prawda, to proszę tam też nie próbować jej powiedzieć, proszę Pani, to jest przesłanie duchowe, że to ubezpieczenie, które się płaci, że mamy zdobywać i ubezpieczać się na życie wieczne. No bo wtedy naprawdę może Pan źle skończyć. Więc proszę tą swoją logikę, którą Pan stosuje do prostych słów Chrystusa, a jednak tak trudnych, to jest ciało moje, przełożyć na moment, kiedy żona przyjdzie do Pana i powie, to jest rachunek za gaz czy za wodę. I proszę jej powiedzieć, że to są duchowe znaczenia. Nie, jeśli żona powie, to jest rachunek za gaz, to Pan wyskakuje z 267 zł i 64 groszy i płaci. Bo taka jest rzeczywistość, to jest rachunek, więc trzeba go przyjąć i zapłacić. To jest rachunek za wodę, więc trzeba go przyjąć i zapłacić, a nie uduchawiać, filozofować, że ten rachunek to jest jednak taki symboliczny. Więc skoro Chrystus mówi, to jest ciało moje, to trzeba to przyjąć, tak jak rachunek za wodę, że to jest ciało Chrystusa. I tak jak nie należy kombinować z próbą przeduchawiania rachunku za wodę, że trzeba stawać się coraz bardziej źródłem życia wody, źródłem wody żywej, tylko trzeba po prostu wyskoczyć z kasy i zapłacić, nie? To tak samo, jeżeli Chrystus mówi, że to jest ciało moje, daje apostołom i spożywali i później mówi, że to jest prawdziwy pokarm, to tak samo trzeba po prostu iść i spożywać ciało Chrystusa jako prawdziwy pokarm i pić prawdziwą krew Chrystusa jako prawdziwy napój, krótka piłka. No ale jeśli Pan chce tak przeduchawiać, proszę bardzo. Ale to nie Pan Ewangelii robi krzywdę. Sobie Pan robi krzywdę. Pozdrawiam.